Witamy Was w tej oto kolejnej odsłonie Trudzielni. Dzisiaj nie ma ze mną ani Anki, ani Jędrzeja, ale jest za to nasz gość specjalny, Piotr Pawłowski. Witam Cię, Piotrze. Witaj, Michale. Witaj. I z Piotrem będziemy dzisiaj rozmawiali o jakże ważnym zagadnieniu, którym są prawa pacjenta, ogólny stan służby zdrowia. No i pogadamy też trochę, wydaje mi się, o tym, no co lewica powinna robić, aby też jej argumenty dotyczące planów na służby zdrowia i też no jakby jej strategia trochę lepiej wybrzmiała. No więc takie pytanie na start do Ciebie, Piotrze. No w Polsce faktycznie sytuacja nie jest zbyt wesoła. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców mamy jeden z najniższych współczynników lekarzy. Na 1000 mieszkańców jesteśmy chyba, my najmniejszą ilość lekarzy, chyba jesteśmy drudzy czy trzeci od końca w Europie. Trzeci od końca, tak, w tej chwili. Dokładnie. Jeżeli chodzi o wydatki na pacjenta w przeliczeniu na jednego pacjenta, to też patrzymy, jesteśmy w samej końcówce. No i dochodzą do nas bez przerwy wiadomości o kolejnych szpitalach, często szpitalach powiatowych, które są zamykane. Widziałem taką statystykę, że tylko w ciągu ostatnich 5 lat zamknięto ponad 50 szpitali. W związku z tym takie pytanie do Ciebie, co może zrobić lewica, aby w końcu no przekonać elektorat Polki i Polaków do tego, że mamy spójny i wyliczony i realistyczny, konkretny plan na służbę zdrowia i to właśnie my jesteśmy w stanie odwrócić ten trend? Duże pytanie, skomplikowane. Duże pytanie, ale wiesz, ja bym zaczął od jakiejś takiej korekty, tak? Znaczy ja osobiście nie lubię określenia służba zdrowia, tak? Bo ono jest takie sugerujące, prawda? Pewien taki stosunek zależności, prawda? Albo ochrona zdrowia. Ochrona zdrowia. Wiesz, no trzeba przyznać otwarcie, prawda, i brutalnie, że ochrona zdrowia to jest branża. Tak? To jest w tej chwili około 600 tysięcy ludzi z zawodów medycznych, którzy pracują w tej branży. Tak? I to są ludzie, którzy otrzymują wynagrodzenie od nas, od państwa, od podatników. Tak? I my jako pacjenci, no bo prawda jest taka, że każdy był, jest, bądź będzie pacjentem. Czyli mówiąc krótko, będziemy chcieli od tej branży, od ludzi, którzy tam ciężko pracują, będziemy od nich chcieli fachowej usługi i fachowej opieki. Opieki, tak? Być może opieka nawet jest ważniejsza od samego procesu leczenia. Jak można do tego podejść, prawda? No, jaki mamy punkt startowy? Punkt startowy jest taki, że jest bardzo źle. Przytoczyłeś liczby, przytoczyłeś statystyki, które w zasadzie wszyscy o nich wiedzą, że jest fatalnie, że mamy bardzo mało lekarzy, bardzo mało pielęgniarek. To są ludzie bardzo często zdemotywowani, wypaleni zawodowo. Tak? Ja sam odbieram takie telefony od moich znajomych lekarzy, którzy leczą od wielu lat i to są ludzie w fatalnym stanie psychicznym. Tak? To też my jako pacjenci powinniśmy mieć świadomość, że lata zaniedbań i lata kopania tych ludzi, prawda? Bo ci ludzie są kopani przez polityków z wielu stron, tak? Bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ochrona zdrowia jest niedofinansowana, bo jest. Ci ludzie pracują bardzo często za nędzne grosze. Ale to też jest kwestia niezauważania potrzeb tych ludzi, którzy pracują bardzo często w ciężkich warunkach. Tak? Teraz mamy okres epidemii, który spowodował, że te problemy znowu zostały uwypuklone. Ja słyszę naprawdę całą masę historii ludzi pracujących w szpitalach albo ratowników medycznych, pielęgniarek, salowych. To są ludzie, którzy często pracują bez podstawowych środków ochronnych, bez narzędzi, bez dobrych kombinezonów, bez płynów, które ich zabezpieczają przed zakażeniem. Umierają, ci ludzie umierają. Pielęgniarki, lekarze umierają na COVID-19. Miejmy taką świadomość. Także punkt wyjścia jest dramatyczny, jest fatalny, tak? Spadliśmy na dno i oczywiście możemy jeszcze przebić to dno, prawda? Ale czy my się zgadzamy na to jako społeczeństwo, jako pacjenci? Co trzeba zrobić?
Jutro odbędzie się protest. Właśnie nawiążmy do sytuacji aktualnej. Jutro odbędzie się protest lekarzy na ulicach Warszawy. Zaplanowali protest, który był wcześniej planowany jako protest de facto przeciwko niskim wynagrodzeniom i przeciwko permanentnemu niedofinansowaniu ochrony zdrowia. I to jest protest, który mógłby się odbyć w zasadzie 10-5 lat i może się odbyć w każdej chwili i będą mieli rację. Bo to jest fakt. Dramatyczne niedofinansowanie powoduje nie tylko to, że oni pracują w fatalnych warunkach, okay, ale że pacjenci na tym cierpią. Okej, okay, tak? Dobra. I teraz mówimy o tym niedofinansowaniu osób pracujących w ochronie zdrowia. Jak słusznie zauważyłeś, znacznie lepsza terminologia. Mamy do czynienia dzisiaj na przykład z taką sytuacją, że wielu ratowników medycznych jest zatrudnianych na śmieciówkach. I tutaj no, mamy jakby dwie osie sporu. Jest ta oś sporu neoliberalna, która mówi, no, że należy prywatyzować, no bo w prywatnych szpitalach, w tej prywatnej opiece zdrowia ludzie przecież będą zarabiali lepiej niż w państwie. My z kolei, jako lewica, mówimy na odwrót. Mówimy, no nie należy prywatyzować. Służba opieka zdrowia powinna zostać państwowa i powinniśmy zapewnić ludziom godne warunki pracy tam. I dlaczego uważasz, że nie udaje nam się przebić z tą narracją? Dlaczego jest tak, że często też pracownicy i pracownice opieki zdrowia nie głosują na lewicę, tylko upatrują gdzieś tam swoich przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, w PiS-ie często. Z czego to wynika, twoim zdaniem? Wiesz co, to są tacy sami ludzie jak my. Oni też są pacjentami. Oni też korzystają z ochrony zdrowia. Ostatnio czytałem artykuł Jędrzeja Włodarczyka. Taki ogólny, ale on zawarł tam tezę, która jest niestety brutalnie prawdziwa, a ja się z nią całkowicie zgadzam. Otóż ludzie w Polsce w dużej mierze stracili wiarę w to, że instytucje państwowe da się naprawić. Okay, że one jeszcze mogą być skuteczne, że mogą nam zapewnić wysoki standard. Okej, okay, tak? Więc jak my możemy przywrócić nie tylko pacjentom, bo w tej chwili rozmawiamy o pracownikach. Jak możemy też pracownikom przywrócić taką nadzieję, że te instytucje, jako instytucje państwowe, mogą faktycznie zapewnić znacznie lepszy standard? Powiem Ci tak, no, konieczne jest naprawdę radykalne przełożenie wajchy, tak? Radykalna zmiana kierunku. Trzeba jasno postawić na państwową ochronę zdrowia. Okay. Jasno, tak? Bo mamy w tej chwili do czynienia z absolutnymi patologiami. Ja dam Ci przykład, tak? Ja będąc prawnikiem, prowadzę także sprawy z błędów medycznych. Mam do czynienia z taką sprawą, w której człowiek operowany za ciężkie pieniądze w prywatnej placówce, w prywatnym szpitalu, doznał szkody. Ta operacja została schrzaniona najzwyczajniej w świecie. Tak? I nie został uratowany przez ten prywatny szpital. Nie, uratował go publiczny szpital. Tak? Za nasze pieniądze został uratowany, tak? Bo prywatna branża, która w tej chwili już obraca miliardami i ma coraz większe obroty, to jest branża, która będąc nastawiona na zysk, tylko i wyłącznie wydubuje te słynne rodzynki, prawda? Czyli tylko i wyłącznie świadczy usługi, które są opłacalne, które dają zysk, natomiast jednocześnie spychając koszty swojej działalności i ryzyko swojej działalności na państwo, tak? Tak samo prywatne kliniki położnicze z reguły nie przyjmują pacjentek, które rodzą ryzyko. Znaczy nie przyjmują trudnych ciąż, prawda? Które przecież są w dużym odsetku. Dlaczego? Dlatego, że doskonale wiedzą, że nie mają środków, nie mają sprzętu, nie mają wyspecjalizowanych lekarzy, którzy poradziliby sobie z trudną sytuacją przy porodzie, prawda? To jest spychane na państwo, prawda? Czyli mamy klasyczny mechanizm prywatyzacji czegoś, co jest, prawda, zyskowne. Taki przykład mogę podać nawet. A uspołecznianie strat. Uspołecznianie Dokładnie, strat, taki przykład, prawda? Mogę podać. Jeden z prywatnych szpitali, zresztą u nas tutaj w Trójmieście, reklamował się swoim pacjentom i pacjentkom, klientom, że udziela w ramach prywatnego ubezpieczenia darmowych testów na COVID-19. No i tak się okazało, że jeden z pacjentów tam przyszedł i okazało się, że test był pozytywny. Jak oni się tylko dowiedzieli, że ktoś jest pozytywnym
testem, to natychmiast ta osoba została z tego szpitala usunięta, został wezwany prywatny ambulans i to po prostu, publiczny ambulans i tym publicznym ambulansem zawieźli go po prostu do najbliższego państwowego szpitala i on tylko po prostu ten swój prywatny szpital z tą opieką Lux Premium plus mógł oglądać po prostu ginący przez tylną szybę publicznego ambulansu, który odjeżdżał w dal. Klasyk, to jest klasyczne uspołecznienie straty, tak? Czyli to, co przynosi straty, ale jest konieczne do ratowania życia i zdrowia ludzkiego, jest pychane na państwo, które de facto ma coraz mniej środków na to, bo nie przeznacza na to środki. Wiesz, tutaj nie będzie prostych recept, prawda? Tu nie znajdzie się sobie do twórca. Tu trzeba mówić dzień i w nocy, że państwowa ochrona zdrowia musi być dobrze finansowana. Nie dla wicimisię polityka, nie dla jakichś tam chorych wizji, prawda, albo ideologii, tylko dlatego, żeby nie umierali ludzie. Trzeba powiedzieć ludzie, jeżeli nie chcecie umierać, nie chcecie tracić zdrowia w naszej opiece zdrowotnej ogólnie pojętej, to dofinansujmy w końcu i zróbmy to, żeby to było porządne, tak? Żeby szpital miał naprawdę środki na to, żeby nie tylko was zoperować, bo mamy dobrych lekarzy, ale żeby się wami zaopiekować, tak? Żeby było wystarczająca ilość pielęgniarek na dyżurze na konkretnym oddziale. Na pewno wiesz o tym, że te limity pielęgniarek, prawda, i ta obsada pielęgniarska w Polsce zagraża życiu i zdrowiu pacjentów. To wykazały badania, tak? Ludzie umierają w Polsce po operacjach nie dlatego, że operacja się nie udała, ale dlatego, że nie uzyskali dobrej opieki pooperacyjnej, która jest bardzo często kluczowa. Okej, okay, tak? I o to właśnie chciałem Ciebie zapytać, bo też spotkaliśmy się dzisiaj, żeby pogadać trochę na tematy praw pacjentów. I czym w ogóle są prawa pacjenta? O prawach pacjentów mało się mówi w ogóle w Polsce. Wydaje mi się, że nie jest to też temat, który przebił się do mainstreamu politycznego. I czy my jako lewica powinniśmy iść z tym tematem do przodu i powinniśmy o nim więcej mówić? Tak, bo widzisz, prawa pacjenta od czego pochodzą? Pochodzą od praw człowieka. Okay. Tak, przecież jeżeli tak czy inaczej za olbrzymie pieniądze utrzymujemy tą ochronę zdrowia, a utrzymujemy ją, bo na to idą mimo wszystko miliardy, niewystarczające, ale jednak, no to ktoś, kto jest tak naprawdę płatnikiem i ktoś, kto utrzymuje ten cały system, powinien mieć konkretne prawa. I ma. Jest takie coś. Jest ustawa, która się nazywa Ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta i Prawach Pacjenta i tam są wyspecyfikowane wszystkie prawa pacjenta. Tak? I teraz z czystej edukacji moim zdaniem naprawdę warto wspomnieć, że te prawa pacjenta, które są tam wymienione dokładnie, można egzekwować. Dlaczego można egzekwować? Mamy narzędzie, jakby to powiedzieć, żeby próbować je egzekwować. Otóż w przypadku naruszenia prawa pacjenta pacjent ma prawo żądać odszkodowania. Czyli jest rzecznik praw pacjenta, ja się do niego zgłaszam, tak? Jak to wygląda? Tak, rzecznik praw pacjenta to jest urząd istniejący przy premierze. To jest urzędnik, to jest najzwyczajniej w świecie urzędnik państwowy, który ma określone zadania, ma kompetencje dotyczące właśnie badania skarg pacjentów, tak? Który może wszczynać postępowania dotyczące tak zwanego naruszania zbiorowych interesów pacjenta. Tak? Natomiast faktycznie to nie jest urząd, który się przebił do masowej świadomości, tak? Chociaż liczba skarg oczywiście rośnie, prawda? Bo skoro dramatycznie spada jakość usługi, to ludzie zdesperowani chcą się gdzieś poskarżyć, chcą gdzieś napisać, chcą poprawić ten system, albo chcą najzwyczajniej w świecie uzyskać jakąś sprawiedliwość, prawda? Żeby ktoś, kto został źle potraktowany, odczuł jednak, prawda, jakieś jakiekolwiek działanie, które poprawi mu samopoczucie. Okej, teraz już, wiesz, pierwsze myślę w tej chwili o programie Lewicy na najbliższe wybory za 3,5 roku. Czy uważasz, że w tej mierze powinniśmy coś zmienić? Czy jako Lewica powinniśmy postulować o pewne zmiany w tych prawach pacjenta, czy być może jakoś wzmocnienie dodatkowymi kompetencjami tego urzędu? Wiesz co, strukturalnie oczywiście można mieć koncepcję. Na pewno można by uniezależnić urząd Rzecznika Praw Pacjenta, bo w tej chwili to jest urząd uzależniony politycznie. Tak? Tutaj jakby to powiedzieć, nie będzie jakichś dramatycznych wystąpień w interesie pacjentów, ponieważ to stanowisko jest urzędnicze.
Tak? Także można by na pewno w ten sposób to wzmocnić. Natomiast wiesz, dużo większą robotą i dużo ważniejszą robotą jest uzmysłowienie ludziom, że to nie może dalej tak trwać. Że ten dramatyczny stan, który naprawdę dotyka ludzi, bo ludzie tracą zdrowie w naszej ochronie zdrowia. Tak? Na pewno znasz te zdjęcia posiłków podawanych w szpitalach. Tak. Prawda? No to jest słynne. To jest. Wszyscy to udostępniają, bo to jest coś niebywałego. Czyli ja nie byłem w stanie w to uwierzyć. Tak? Tam było pół plastra sera. Mortadela, tak. Prawda? Suchy chleb. Troszeczkę masełka. Wiesz, zero witamin, zero warzyw, zero owoców, prawda? Wiesz, to jest dramat, tak? Naprawdę jesteśmy traktowani gorzej, już nie powiem co. No. Wiesz, w Polsce ja tak jak dzisiaj przygotowywałem się do programu, myślałem co powiedzieć, tak? To sobie ukułem w głowie takie pojęcie dobrostan pacjenta. Dobrostan pacjenta, prawda? My kompletnie o to nie dbamy. Samopoczucie pacjenta, tak? To, że on jest zaopiekowany, to, że jakby to powiedzieć, ktoś o niego dba, to, że ktoś z nim rozmawia. Jeszcze ja mam doświadczenie w rozwiązywaniu sporów, prawda? Czyli rozstrzyganiu kwestii dotyczących tych spraw spornych, dotyczących leczenia. Zauważyłem jedną rzecz, że u nas w naszym szpitalnictwie, ogólnie ochronie zdrowia, kompletnie leży komunikacja między pacjentem a lekarzem, między pacjentem a placówką leczniczą, która coś robi, prawda? Leży. Naprawdę bardzo wielu sporów albo sytuacji konfliktowych dałoby się uniknąć, gdyby istniały jakieś procedury dogadywania się, załatwiania trudnych spraw. Tego u nas kompletnie nie ma. Nikt o tym nie myśli. Nikt, tak? I mamy do czynienia, bo na pewno też o tym słyszałeś, z rosnącą agresją. Jest coraz więcej przypadków, to naprawdę rośnie, odsetek napaści pacjentów na lekarzy, na ratowników medycznych, na pielęgniarki. Ludzie są zdesperowani. Stres związany ze złą opieką albo z lekceważeniem tego pacjenta, tego, że ten pacjent godzinami czeka gdzieś tam na korytarzu, i nikt się nim nie interesuje, kompletnie nikt, tak? Powoduje, że ci ludzie tracą nerwy, tak? Że ci ludzie posuwają się do takich ataków, tak? Czy jedynym rozwiązaniem twoim zdaniem jest to, żeby zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia od 7% PKB? Czy uważasz, że powinniśmy także wprowadzić różne poboczne inne rozwiązania, które także wpłynęłyby pozytywnie? Wiesz co, powiem tak, jeżeli rozmawiamy o strukturze, to moim zdaniem naprawdę każdy rozsądny człowiek w Polsce i chyba każdy rozsądny polityk doskonale wie, że budżet na ochronę zdrowia musi być drastycznie podniesiony. I to natychmiast, jak najszybciej. Tak? Jeżeli ktoś twierdzi, że ten obecny budżet jest dobry, jest w porządku i możemy tak funkcjonować, to jest człowiek oderwany od rzeczywistości. Naprawdę. Chyba, że totalnie nie dbamy o zdrowie i życie Polaków. No to powiedzmy sobie, że nie dbamy, mamy to naprawdę w nosie i nie róbmy nic. Okej, ale jeżeli chcemy naprawdę cokolwiek poprawić, to wiesz, 7% to jest punkt wyjścia. 7% to jest mimo wszystko mało. Wiesz, Czesi wydają chyba 9% albo 10%, tak? I oni mają w miarę przyzwoity sektor ochrony zdrowia. Oczywiście strukturalnie inny, tak? Lepiej zorganizowany, dużo lepiej. I to jest druga rzecz. Tu też jest, jakby to powiedzieć, zasób, którego można korzystać. Mnóstwo do poprawienia mamy, jeżeli chodzi o organizację. Powiem tylko tyle. Jakby przesuwanie też odpowiedzialności za ochronę zdrowia na samorządy. To jest proces, który się wydarza już od wielu lat w Polsce, gdzie ten system jest na dobrą sprawę decentralizowany. Zgadza się. Czy uważasz, że to jest właściwy krąg? Jak to oceniasz? Wiesz co, to jest robione tylko i wyłącznie ze względów finansowych. Czyli mówiąc krótko, bez ładu, bez składu, bez przemyślenia kompetencji, bez przemyślenia struktury sieci szpitalnej, bez przemyślenia w ogóle potrzeb ludzi w konkretnych miejscach i województwach. No bo wiesz, na Śląsku są trochę inne potrzeby medyczne niż na Pomorzu, tak? Czy może w Warszawie? Także mówiąc krótko, uwzględnienie decentralizacji w procesie poprawy tego dobrostanu pacjenta, czyli dostarczenia mu lepszej usługi, dostarczenia mu lepszej opieki, niewątpliwie ma sens. Tylko to, na to trzeba spojrzeć całościowo. Natomiast rząd PiS i wcześniej także Platforma decentralizowali tylko po to, żeby tak naprawdę tylko po to, żeby zamiatać pod dywan długi, prawda? Żeby nie było widać tych długów, żeby oszczędzać, oszczędzać i oszczędzać. To nie ma kompletnie żadnego sensu. Tu jest potrzebna
duża zmiana struktury i to zmiana struktury w sposób funkcjonalny, funkcjonalny, tak? Wiesz, ja powiem coś, co też będzie też pewnie, jakby to powiedzieć, wielu ludzi się ze mną zgodzi, że ta centralizacja, czyli powstanie NFZ-u było błędem. Tak, ja uważam, że to jest naprawdę błąd i trzeba odwrócić ten proces. Tak? Czy wróciłbyś do kas chorych? Wiesz co, może nie kas chorych, chociaż to był system, który miał jakieś zalążki racjonalności. Natomiast na pewno dobrze byłoby wprowadzić kilka funduszy, kilka jednostek, które może nie to, żeby konkurowały ze sobą, bo tu konkurencja to nie jest dobre słowo. Tak? Natomiast byłyby to podmioty, które realizowałyby być może różne potrzeby, okay, różne interesy, tak? Które wprowadziłyby jakiś element zmiany. Tak? Okay. W Czechach to funkcjonuje. I teraz tak, zostawiając jakby ten poziom makro i skupiając się trochę bardziej na tym poziomie mikro, czyli przez ostatnie 5-6 lat zniknęło ponad 50 szpitali. Najczęściej były to szpitale powiatowe. I teraz załóżmy taki scenariusz, że w następne wybory parlamentarne wygrywa lewica. Tworzymy lewicowy, jednopartyjny rząd. I pytanie do ciebie, co powinniśmy zrobić z tymi 50 szpitalami? Czy powinniśmy je otwierać na nowo? Czy być może, nie wiem, może potrzebna jest koncentracja w większe szpitale? Może te duże, te małe szpitale nie są potrzebne? W jaki sposób to widzisz? Wiesz co, to jest jakaś racjonalizacja, tak? Szpitale powiatowe powinny istnieć, natomiast powinna być racjonalizacja potrzeb, tak? Jeżeli, wiesz, jeżeli mamy okręg, prawda, w, nie wiem, 50 kilometrów, tak? Mamy powiat, drugi powiat, no to jest rzeczą oczywistą, prawda, żeby zaspokoić na minimalnym poziomie potrzeby medyczne tych ludzi, musi istnieć placówka, na której są konkretne oddziały, tak, szpitalne. Wiesz, mamy referencyjność, prawda, czyli wiadomo, że w powiatowym mieście 40 tysięcy mieszkańców nie będzie ściśle wyspecjalizowanej jednostki, która na przykład robi operacje kardiochirurgiczne, prawda, albo skomplikowane operacje neurologiczne, bo tu nie o to chodzi. Tu chodzi o zaspokojenie, jakby to powiedzieć, tej potrzeby podstawowej, prawda, czyli pacjentów, którzy będą mogli być wyleczeni na takim poziomie minimalnym albo odrobinę wyższym, czyli oddział internisty, tak, ginekologiczno-położniczy, prawda, żeby zabezpieczyć najzwyczajniej w świecie zdrowie i życie matki i dziecka. Natomiast na poziomie wyższej referencyjności taki ośrodek będzie w większym mieście, tak? Tylko to trzeba dobrze policzyć, to trzeba naprawdę dobrze zmapować te potrzeby, żeby odejść od takiej sytuacji, że wiesz, że bronimy placówki, prawda, albo rozbuchanego aparatu urzędniczego tylko po to, że to jest po prostu, że tak chce aparat urzędniczy. Jasne, tak? Wiesz, to nie o to chodzi. To, o na to chodzi, co ja bym zwrócił, nie? uwagę, jak wiesz, ostatnio podczas wyborów kandydowałem i jeździłem trochę po naszym województwie i rozmawiałem z ludźmi także w mniejszych i średnich miejscowościach u nas na Pomorzu i oni mówili mi następującą rzecz. Mówili, dobra, zlikwidowali nasz szpital powiatowy, przenieśli te oddziały do szpitala, który jest oddalony 50-60 kilometrów, a nie stworzyli żadnych linii autobusowych, żeby tam dojechać. Nie tak, stworzyli żadnych tak, linii kolejowych, żeby tam dojechać. Tak, i tak, ci ludzie, którzy z tego szpitala często korzystali, to nie byli ludzie uprzywilejowani, to nie byli często osoby, które mają samochody, czy które mają prawo jazdy, czy które w ogóle są w stanie jeździć często. Tak, i się tak, okazało, że oni nie mają do tych szpitali jak dojeżdżać. Tak, a tak, później, absolutnie się też tą sprawę badałem, i się okazało, że większość z tych autobusów, które kursuje na tych liniach u nas na Pomorzu, to są często prywatne linie i oni mają autobusy nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, na osób na wózkach, nawet dla matek z dziećmi. Także jeżeli jesteś samotnie wychowującą matką i chcesz pojechać autobusem ze swoim dzieckiem, które jest w wózku, to nie masz szansy, ponieważ ten tam Ford Transit czy jakiś tam transporter nie weźmie tego wózka zwyczajnie. Także wydaje mi się, że absolutnie nie. No to, tutaj, to, czego zabrakło, wiesz, tej koordynacji tak,
transportu tak, i tu się w pełni zgadzam. Wiesz, no, to jest to nasze niestety takie zarządzanie silosowe, prawda? Czyli jeżeli mamy kogoś, kto decyduje o ochronie zdrowia, to niestety przykra tradycja jest taka, że on patrzy tylko i wyłącznie na mały wycinek, tak? Natomiast nie patrzy szerzej, jakby to powiedzieć, tak jak słusznie mówisz, jak dostarczyć tego pacjenta do tego szpitala. Ale wiesz, w twojej wypowiedzi najcenniejsze jest to, że patrzymy na pacjenta, na człowieka, tak? Przecież ja znam twój projekt, prawda, dotyczący tej komunikacji na Pomorzu. Są wsie, które są totalnie odcięte od komunikacji publicznej, do których nie dociera nic publicznego, żaden transport publiczny, prawda? No to mówmy się, no to w tej chwili, w tym momencie odcinamy od usług, odcinamy od opieki zdrowotnej, nie wiem, babcie, prawda, która ma 70 lat, która jest schorowana i która z jakichś przyczyn po prostu nie ma dostępu do samochodu, bo nie. I w tym momencie państwo ją zostawia kompletnie samą, tak? Ona nie dostaje nic, nie dostanie żadnej opieki, co się może skończyć źle, najzwyczajniej w świecie. Wiesz, ochrona zdrowia to jest taki niezły papierek lakmusowy stanu naszego państwa, tak? Ona jest naprawdę w fatalnym stanie i widać tutaj naprawdę, naprawdę czarno na białym, że politycy się boją tego tematu, bo to jest temat trudny. To jest temat trudny, natomiast ten temat dotyka absolutnie, absolutnie każdego, bo każdy jest pacjentem. Patrzę na czas, Piotrze, już nam tutaj zleciało, ale powiedz jeszcze na koniec, gdzie mogą cię znaleźć nasi słuchacze i słuchaczki w internecie? Jesteś na Facebooku, na Twitterze? Jestem na Facebooku, jestem na Twitterze. Jaki masz nickname, jaki masz handle na Twitterze? Wiesz co, mam stronę na Facebooku. Dobra. Tak, także po nazwisku Piotr Prawowski można mnie znaleźć. Też strona Fundacji Godność Pacjenta. Założyłem coś takiego. Właśnie, może powiedz parę słów o tej fundacji. Myślę, że to jest bardzo fajny projekt. Wiesz co, ja od lat tak naprawdę pomagałem w takich sprawach medycznych, trudnych, tak? I widząc zapotrzebowanie, widząc, że wiele osób szuka informacji, szuka pomocy, jakiegoś doradztwa, tak? To nawet nie mówimy o jakichś tam wielkich, wielkich sprawach, ale o tym, żeby wytłumaczyć, jak co załatwić, prawda? Bo przecież u nas, w naszym kochanym kraju, no nie ma publicznego doradztwa tego typu, tylko każdy musi sobie sam znaleźć ścieżkę, wydeptywać i wyszukiwać informacje na własną rękę i pomyślałem, że założę fundację, żeby jakoś to zinstytucjonalizować, prawda? Żeby być może wskazać urzędom, gdzie są jakieś problemy, albo efektywnie pomagać ludziom, którzy mają problem. Można to znaleźć także na Facebooku. Nazywa się Fundacja Godność Pacjenta, także polecamy wam, followujcie Piotra i jego NGO-sa w socmediach. Tymczasem dziękuję ci za tą dzisiejszą rozmowę, była bardzo ciekawa. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, Michale. Dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj z nami i już w najbliższym odcinku wraca i Anka Górska, i Jędrzej Wodarczyk, także będzie znowu cała nasza trójka. Więc tymczasem z naszego studia w Sopocie życzymy wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.